Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże. Jestem Hubert z telewizji szkolnej i Salve Regina. Chciałbym siostrze zadać pytanie. Proszę siostry, który to już raz organizowała siostra z uczniami apel poświęcony Janowi Pawłowi II? Ojej, pytanie może nie tyle trudne, tylko trudno ogarnąć te wszystkie lata. Na pewno w tej szkole to był 6. apel papieski, a w historii mojej pracy katechetycznej nie pamiętam. Było ich tak dużo, o tak różnej tematyce, że trudno mi to ogarnąć, ale zawsze z wielką radością przygotowywałam te wszystkie apele. Przedstawienie, które dzisiaj rano oglądaliśmy w szkole, było bardzo ciekawe. Czy może siostra w kilku słowach powiedzieć, jakie było jego przesłanie? Tak, oczywiście. Przesłanie tegoroczne to rodzina oczywiście, bo hasłem Dnia Papieskiego jest papież, patron rodziny. A więc na pewno musiała być rodzina, nauczyciele i uczniowie, którzy uczestniczyli w apelu, dokładnie to wszystko oczywiście widzieli. Natomiast ci, którzy byli poza szkołą, nie mieli okazji tego zobaczyć, ale to wspaniale współgra z tym, co się dzieje w Rzymie. A w Rzymie odbywa się synod na temat rodziny. Dlatego też tak bardzo chciałam połączyć ten apel papieski z tym, co dzieje się tam daleko w Rzymie. I tam jest obecny też nasz biskup diecezjalny, arcybiskup Henryk Hozer. Powiedz mi jedno zdanie z twojego tekstu z przedstawienia. Jakie tobie się wydawało najważniejsze? Pracowite było życie naszego papieża, bo on nieustannie do pokoju zmierzał. Bardziej zapamiętałaś ze swojej roli? Ja głównie byłam dzieckiem, więc miałam ważną rolę, bo nie wyobrażam sobie rodziny bez dzieci, ale to dziecko, które ja grałam w teatrze, to ciągle tylko miało pretensje do mamy, że mama ma zrobić kanapki, albo się chwaliłam. Co najbardziej zapamiętałeś ze swojej roli? Powiem szczerze, że zagrałeś ją świetnie. No, ja byłem ojcem. Ojciec tutaj na początku właśnie trochę się lenił, ale właśnie to ten ojciec, dzięki niemu ta cała rodzina znowu zaczęła właśnie doceniać tą matkę. Mamą oczywiście. Na początku było trochę trudniej, bo mama w spektaklu była bardzo taką osobą pokrzywdzoną. Musiała wszystko robić sama, sprzątała, gotowała, prała i nikt jej nie pomagał. Ale na szczęście na końcu się to zmieniło. Pani dyrektor, rano oglądaliśmy przedstawienie w wykonaniu koła teatralnego, które było poświęcone rodzinie. Zauważyliśmy, że często pani biła brawo. Podobało się? Bardzo mi się podobało. Muszę przyznać, że byłam pod wrażeniem tego, jak dzieci się przygotowały do tego teatru, jak zaangażowały się w swoje role. Temat teatru poza tym był taki, że dla wszystkich był bardzo interesujący. Więc bardzo chciałam podziękować i całemu zespołowi teatralnemu, i siostrze, i pani Grażynie Paprotny, które przygotowały ten teatr. Przede wszystkim występującym, bo naprawdę to był i zabawny, i pouczający teatr. Przekazał wiele ciekawych i mądrych treści. Oby takich więcej. Także
serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że kolejne dni papieskie pokażą nam kolejne mądre rzeczy, które nam zostawił Jan Paweł II. Ja również dziękuję.